radia kręcimy. Obraz Boży jest obecny w każdym człowieku. Jeśli we wspólnocie osób na podobieństwo jedności osób boskich między sobą, osoba ludzka obdarzona duchową i nieśmiertelną duszą jest w ziemi jedynym stworzeniem, które Bóg chciał ze względu na nie sam. Od chwili swego poczęcia ta osoba ludzka jest przeznaczona do szczęścia wiecznego. Oczywiście człowiek może nie przyjąć tej drogi. Człowiek całe życie opowiada się za albo przeciw. Przykładem tego opowiadania się za Bogiem i za szczęściem jest Maryja. Wiat, niech się stanie według Twego słowa. Właśnie w naszym życiu to wiat, niech się stanie według Twego słowa, bo to jestem. Jestem Twoją służebnicą, powiedziała Maryja. My też możemy powiedzieć, jestem Twoim sługą, jestem Twoim dzieckiem, Boże. Ojcze, prowadź mnie, niech się stanie tak, jak Ty chcesz. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. Nieśmiertelną duszą jest na ziemi jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na to sam, to na nie sam, na to stworzenie. I pragnie jego szczęścia. Jest przeznaczony osoba ludzka do szczęścia wiecznego. Osoba ludzka uczestniczy w świetle i mocy Ducha Bożego. Dzięki rozumowi jest zdolna do zrozumienia porządku rzeczy ustanowionego do swojego prawdziwego dobra. Swoją doskonałość znajduje w poszukiwaniu i umiłowaniu rzeczy prawdziwych i dobrych. Jest zdolny do tego człowiek, chyba że się zdeformuje, chociaż ciągle w jego sercu jest ten głos. Zawróć z drogi złej, z tego szukania przytomu życia do przytomu, życia grzechem, nienormalnością. I Pan Bóg pomoże człowiekowi, jeżeli człowiek prosi, człowiek zerwie na swoją duszę i swoje duchowe władze rozumu i woli, jest obdarzony wolnością również, która jest wzniosłym znakiem obrazu Boga. Człowiek może. Pan Jezus mówi też do człowieka, zauważmy, Pan Jezus, który przyszedł na ziemię, Ojciec Niebieski posłał nam Bożego Syna. Pan Jezus nie mówi, musisz być zbawiony. Mówi całą prawdę o człowieku, o Bogu, o wieczności. Mówi o niebie, ale nie mówi i o piekle. Mówi o miłosierdziu Bożym, ale i o sądzie ostatecznym, o sprawiedliwości Bożej. Mówi to wszystko. Trzeba całość widzieć. Nie wystarczy tylko miłosierdzie. Teraz jest tak często, słyszymy miłosierdzie. Tak, oczywiście, że miłosierdzie, ale pamiętajmy też o sądzie ostatecznym. I o sprawiedliwości, o tym, że z wszystkiego zdamy sprawę, z wszystkiego, z tych rzeczy dobrych i złych. Pamiętajmy o tym, że muszę spowiedź rozważenie, ale także powinno być zadośćuczynienie za grzechy naprawy. To nawrócenie się, zmiana myślenia. Za pomocą swego rozumu człowiek poznaje głos Boga, który przynagla go do czynienia dobra oraz unikania zła. Każdy jest związany do kierowania się tym prawem, który rozbrzmiewa w sumieniu i które wypełnia się miłością Boga i bliźniego. To życie moralne pragnienie życia
Twojego zgodne z moralnością, z przykazaniami, świadczy o godności osoby. Człowiek stworzony przez Boga w sprawiedliwości, za potrzebę złego od początku dziejów, nadużywał jednak tej swojej wolności. A ten Roszkowski to kłamie? Boże, że Ukraińczycy źli. W naturalności ranę grzechu pierwotnego stał się skłonny do zła i podatny na błąd. Czuje się sobie samym podzielony. Stąd całe życie, zarówno indywidualne, czy też zbiorowe, okazuje się dramatyczną walką pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy światłem i ciemnością. Jest to w nas. Ideo meliora pro quo deteriora sequo. Widzę rzeczy lepsze, a próbuję je, ale idę za gorszy. Jest to ciągłe ściąganie w dół człowieka, w dół. Bądź wola twoja, jak nie wypadnie. I człowiek może też wolność pojąć. Może pojmować wolność jako samowolę. I nic nie czynia. Uraj dusza, piekła nie. Jak on kłamie, że Ukraińczycy, że podni, że bardzo krzywdzi ludzie. Ale on specjalnie wiesz, że jakoby on nie był Ukraińczyk, wiadomo, że nie jest. I też Chińczyk nie jest. Palaczok z Karczewia. Mareczek to jest palaczok z Karczewia. Taki sposób, nawet sposób jest bardzo ważny, żeby przyjął prawdę. Żeby przyjął prawdę, że tylko w kierunku dobra jestem wolny do miłości, do prawdy, nie od miłości, od prawdy. Miłość w rozumieniu takim, jak nam przekazuje sama kultura chrześcijańska. Nie w języku takim, o takiej zawartości, jak przekazuje zły. Więc wolność do... Wolność do przyjęcia Pana Boga. Nie wolność od... Chrystus przez swoją mękę wyzwolił nas od szatana i od grzechu. Wysłużył nam nowe życie w Duchu Świętym. Jego łaska odnawia to, co zniszczył grzech. Ten, kto wierzy w Chrystusa, staje się Święta Maryjo, Matko Boża, dzieckiem Bożym, to przegrane synostwo w Niego, przemienia Go, pozwalając popić za przykład Chrystusa, uznania Go do prawego działania i do czynienia dobra. W zjednoczeniu ze swym Zbawicielem uczeń osiąga doskonałość miłości, świętość, życie moralne, które dojrzało w łasce, rozciąga się na życie wieczne w chwale nieba. Właśnie to życie na ziemi jest dojrzewaniem w łasce Bożej, przyjmowaniem ciągle tej łaski. I stąd później będzie konsekwencją tego życia, będzie życie wieczne w chwale nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Tak, człowiek. Człowiek ma niezwykłą godność. Naszej ojczyźnie. Bardzo ładnie, jak tutaj mocno jest, kto musi pamięć o tym, żeby być w życiu Bóg, honor i ojczyzna. Popatrzyłem, jak komuniści ucięli z tej dewizy Polaków, gdzie usunęli Boga, tylko honor i ojczyzna, gdy
Popatrzyłem na to, jak to życie wygląda praktycznie w tej ideologii komunistycznej. To nie tylko Boga odrzucili, ale i ojczyzna liczyła się. I honor też nie był. Także Bóg daje nam niezwykłą godność. Jeszcze jest coś więcej niż honor. Mamy to poczucie godności. I stąd jest to poczucie także honoru. Abyśmy pojęli tajemnicę Boga jest obecnego. Myśmy to czuli, myśmy zostali tak wychowani. I dzięki Panu Bogu, że właśnie tak. To jest. Mamy za co dziękować Panu Bogu. Na pewno za to, że jesteśmy, żyjemy w tej szerokości geograficznej, w której przyszedł Chrystus do naszego narodu ponad 1050 lat temu. To jest coś niesamowitego. Błogosławiona i między nimi błogosławiony owoc w sposób państwo. Widzielibyśmy już wcześniej na naszych terenach działali wielcy ewangelizatorzy. Chrzcielnica w Wielicy na to nam wskazuje. Mamy za to dziękować, iż chowimy w sobie tę godność. Tę godność niszczymy przez grzech, przez tą przygodę, przez to trwanie w tej przygodzie. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę wielkiego wzrostu ducha. Właśnie z tej poczucia, z tego poczucia godności, rozwijanie w sobie tej rzeczywistości powoduje, że człowiek staje się arystokratą ducha. Bądźmy wszyscy właśnie takimi dążącymi do tego, żeby coraz bardziej arystokratami ducha. Słuchali Państwo powtórzenie wczorajszej katechezy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, z Tobą błogosławiona i między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, z Tobą błogosławione i między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, z Tobą błogosławione i między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Zablokowanie takiej procedury, ale to jest kwestia opinii ekspertów, znawców prawa europejskiego, czy też znawców praktyki, jaka panuje w instytucjach unijnych. Raczej można oczekiwać, że w przypadku Polski pewnie ten wniosek byłby przyjęty, ale byłby jakoś ignorowany, pomijany i raczej to Fransowi Timmermansowi by nie zaszkodziło. No co innego, gdyby na przykład tacy głównie rozgrywający w Unii Europejskiej, czyli Niemcy, w mniejszym stopniu Francja, gdyby one zgłosiły sprzeciw wobec Timmermansa, no wtedy on na pewno by się bardziej z tym zdaniem liczył, natomiast tutaj zdanie Polski mógłby ignorować, właśnie powołując się dalej na to, że Polska nie przestrzega norm unijnych, że jakby tutaj się sama wyklucza po części z tej unijnej wspólnoty wartości, więc tak naprawdę byłaby to pewnie deklaracja bardziej polityczna niż praktyczna i chyba nie warta potrzebie w tym momencie podejmowania, aczkolwiek na pewno trzeba głośno mówić o tym, w jaki sposób Timmermans traktuje Polskę, jak się do nas odnosi, w jaki sposób łamie same przepisy unijne, bo staje się łamie, w postępowaniu, nie dąży do wyjaśnienia sytuacji, ale właśnie jako Komisja Europejska powoduje, że Komisja Europejska staje się stroną
w postępowaniu przeciwko Polsce, podczas gdy powinna być tylko taką instytucją, która no, ma pewne wątpliwości, zgłasza je, ale sprawę powinna zostawić rządom krajów członkowskich. Ale upał, nie? Jest to przyjęte w takich sporach z państwami, bo nie od tego jest Komisja Europejska, aby toczyć spory z państwami, tylko od tego, aby sygnalizować, że według niej są jakieś mankamenty w danym kraju członkowskim. Natomiast Komisja Europejska niewątpliwie tutaj stara się umocnić na pozycji takiego super rządu unijnego, chciałaby wchodzić w kompetencje państw narodowych, a jeszcze nakazywać im, prawda, zmiany prawa czy różnych reguł rządzących życiem społecznym, gospodarczym, politycznym w duchu właśnie oczekiwanym przez unijnych biurokratów, czyli instytucja, która no można powiedzieć, że ma ograniczony mandat społeczny, bo przecież nie jest powoływana w wyniku wyborów powszechnych, to znaczy jest to rząd, ale będący konsensusem między państwami członkowskimi, bo przecież w Komisji Europejskiej nie jest tak, że zasiadają przedstawiciele na przykład jednej frakcji parlamentarnej, reprezentanci załóżmy zwycięskiej czy partii ludowej czy socjalistycznej, ale jest tam cały konglomerat komisarzy z różnych ugrupowań, z różnych frakcji, które odzwierciedla po prostu rozkład sił politycznych poszczególnych państw członkowskich. Jeżeli załóżmy w roku 2019 będą wybory, znaczy one będą, wybory do Parlamentu Europejskiego, będzie tworzona nowa Komisja Europejska i wpływ na nią będzie ze strony polskiej miał rząd Prawa i Sprawiedliwości, to wiadomo, że będzie komisarzem kandydat PiS-u i bez względu na potem wynik jesiennych wyborów, tylko ten komisarz dalej będzie urzędował, tak samo jak teraz komisarzem jest pani Bieńkowska, powołana przez rząd Platformy Obywatelskiej i Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans wycofania tej osoby ze składu Komisji Europejskiej, ponieważ jest delegowana przez Polskę tylko w momencie delegowania. Potem staje się urzędnikiem unijnym i my nie mamy już wpływu na takiego urzędnika. I to samo jest z Fransem Timmermansem. Nawet gdyby rząd Holandii chciał go odwołać, to nie ma takiej możliwości. Chociaż musiałaby być decyzja gremiów unijnych. No chociaż inaczej jest z Donaldem Tuskiem, bo przypomnijmy, został wybrany wbrew stanowisku państwa, z którego pochodzi. No bo to było przedłużenie kadencji, znaczy jakby druga kadencja, jakby półroczna, i wykorzystano właśnie ten taki element, że on jest urzędnikiem unijnym i to Unia decyduje o tym, czy ma być tym szefem Rady, czy nie. Bo gdyby rzeczywiście procedura wyboru szefa była jakby na nowo wprowadzana, że 2,5 roku minęło i na nowo uruchamiamy, to pewnie sprzeciw Polski byłby wtedy skuteczniejszy, no bo po prostu byśmy go nie wystawili. A ponieważ został wystawiony, no, a ponieważ już nie uznano w gremium unijnym, na skutek oczywiście tutaj głównie stanowiska niemieckiego, że nie trzeba ponawiać tej procedury, tylko ją po prostu jakby przedłużamy mu mandat, no to nie trzeba było też pytać Polskę o zgodę, więc taki był kluczek prawny, można powiedzieć, procedura prawna zastosowana. I to samo jest, czy inaczej jest w przypadku komisarzy, bo oni są powoływani na 5-letnie kadencje. No mówię, gdyby wybuchła jakaś afera związana z daną osobą, no wtedy często taki urzędnik sam rezygnuje i trzeba na jego miejsce wybrać kogoś innego, co też w tej kadencji Komisji Europejskiej już miało miejsce. Ale no Timmermans tutaj na razie, no jak to się mówi, nie ma na niego takich zarzutów, które by uderzyły w jego pozycję w Komisji Europejskiej. Jak ktoś ma ochotę napisać do Fransa Timmermansa, nasz dziennik proponuje i zamieszcza kartkę. Co ciekawe, z wizerunkiem świętego Benedykta, patrona Europy, co by Fransowi przypomnieć, na jakich podstawach Europa została zbudowana, a które to podstawy zostały głęboko dzisiaj zakopane. Panie redaktorze, drugi temat, o którym chciałbym powiedzieć, to kwestia związana z reparacjami wojennymi od Niemiec. Związane to jest szczególnie chyba z bezczelnością państwa niemieckiego, z bezczelnością ZDF-u, telewizji publicznej, która nie chce przepraszać za polskie obozy, zresztą powołując się kuriozalnie na reformę sądownictwa w Polsce. Grzegorz Schetyna mówi, jeżeli chcemy iść na wojnę z Niemcami w sprawie reparacji, musimy się liczyć z pytaniem o granice, a więc straszy po to, żeby tych reparacji zapewne, o tych reparacjach nie mówić, żeby się nie upominać i żeby w ogóle nie przypominać nawet samym tematem reparacje o tym, że to Niemcy.
Znaczy, z powodu, że te sceny mnie bardzo zdziwiły, ponieważ wykształcenie jest historykiem i powinien pamiętać, że granice były ustalane po pierwsze na konferencjach wielkich mocarstw i tutaj ani Polska, ani Niemcy nie miały do powiedzenia nic w kwestii granic, to po pierwsze. Po drugie, po przemianach w Polsce i w momencie zjednoczenia Niemiec zawarliśmy z Niemcami układy, traktaty o dobrym sąsiedztwie i granicach. Te granice zostały uznane, więc tutaj Niemcy nie mieliby podstaw prawnych, żeby żądać rewizji granic, natomiast my mamy podstawy prawne, aby domagać się reparacji, bo jak wynika z informacji, z analiz prawników, te decyzje, które rzekomo były podjęte w sprawie rezygnacji przez Polskę z reparacji wojennych, były bezprawne, to znaczy nie mają mocy prawnej. Tak, tylko Grzegorz Schetyna mówi, że PiS chce konfliktu z Unią Europejską w kontekście tych reparacji, że chce wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. To są takie hasła, takie slogany, które może niektórych jakoś tam przestraszą. Ale też, co szczególnie dziwne, że w kwestii reparacji, odszkodowań Polsce za to, co się słusznie należy, opozycja, tak zwana opozycja totalna, totalnie rozjeżdża się z interesem polskim. Wydawałoby się, że w tej kwestii powinno być ogólne zjednoczenie. Natomiast tutaj już widzimy, że w Polsce będzie jednak ta kolumna, która będzie reprezentowała, wydaje się, bardziej interesy Niemiec aniżeli Polski. Ale to rozjeżdżanie się z poglądami, odczuciami społecznymi, Grzegorz Schetyna nie po raz pierwszy dokonał, dlatego że przypomnijmy sobie nie tak dawno chociażby sprawę imigrantów, gdzie twierdził, że każde miasto, każda gmina rządzona przez człowieka Platformy Obywatelskiej takich uchodźców przyjmie, a to było co kompletnie rozmijające się z odczuciami społecznymi, nawet elektoratu Platformy, więc z punktu widzenia politycznego, własnego interesu politycznego, interesu własnej formacji, ogromny błąd, bo ale oczywiście jest to znowu zgodne z wieloletnią polityką Platformy, czyli bliskich związków z Niemcami, czy traktowania wręcz na Niemców na arenie międzynarodowej jako swego rodzaju adwokata Polski, że lepiej trzymać z silnymi Niemcami, które rządzą Unią Europejską, niż wchodzić w jakiś spór, jakiś konflikt z Niemcami, więc to jest taka postawa serwilistyczna mocno, uznająca hegemonię Niemiec w Europie, a więc skoro Niemcy są hegemonem, no to my powinniśmy cicho siedzieć i oni o swoich prawach w ogóle jakichkolwiek żądań nie podnosić. To oczywiście jest wbrew naszemu interesowi, bo skoro sprawa reparacji nie została załatwiona, no to mamy możliwość, aby zażądać od Niemców podjęcia negocjacji w sprawie tych reparacji. Jaka będzie odpowiedź Niemiec, jak to potraktują, to już jest inna kwestia. Natomiast samo postawienie tych żądań nie jest niczym złym. Zresztą przypomnijmy sobie nie tak dawno, parę lat temu, Grecy, którzy byli przyciśnięci przez Niemcy w sprawie reformy swojej gospodarki, gdzie musieli mocno zaciskać pasa, gdzie musieli zaciągać gigantyczne kredyty pomocowe, oni sami wystawili też Niemcom rachunek i zażądali jakby rekompensaty, że za to, że Niemcy teraz nam tutaj dają pieniądze na ratowanie gospodarki, to powinni nam w zasadzie ten dług skreślić, ponieważ są nam winni z powodu strat wojennych 300 miliardów euro. To Grecja, nieduża Grecja, gdzie okupacja niemiecka nie była tak trwała jak w Polsce, nie była tak długa jak w Polsce, wystawiła rachunek na 300 miliardów. No ale przypomnijmy, że tam wszystkie siły partyjne zjednoczyły się w tej sprawie, że tutaj nie było opozycji. Tam wszyscy widząc interes państwa, tę kwestię podnosili. Oczywiście Grecy nie spodziewali się, że Niemcy się ugną pod tymi żądaniami, ale jednak pokazali swoją wolę i tutaj właśnie w Polsce tego brakuje, bo kwestia reparacji to jest interes narodowy, bo jeżeli udałoby się tę sprawę w wyniku na pewno bardzo długich, żmudnych negocjacji, to nie ma wątpliwości, ewentualnie, jak twierdzą niektórzy prawnicy, być może nawet odwołując się do Trybunału Międzynarodowego, załatwić, to byłoby to z korzyścią dla całego kraju, bo przecież nasza gospodarka i tak Polska, druga Rzeczpospolita była państwem biednym, ale została ta gospodarka przez Niemców zniszczona w znacznym stopniu, infrastruktura, miliony ludzi zginęły. No i można powiedzieć, za to żadnej odpowiedzialności finansowej Niemcy nie ponieśli, a przecież po pierwszej wojnie światowej, gdzie najechali Francji, gdzie te zniszczenia we Francji w stosunku do,
stosunku do polskich zniszczeń II wojny były niewielkie stosunkowo i ludzkie, i materialne. Niemcy zapłacili ogromne odszkodowania Francji i ich spłatę dopiero niedawno zakończyli, więc widać, że taka kwestia byłaby rozłożona na wiele. I to, że Niemcy nie chcą płacić, no to wiadomo, że dziwne, żeby chcieli, bo musieliby znowu na wiele lat, na wiele lat rozłożyć sobie spłatę tych wielomiliardowych, czy wielo nawet bilionowych odszkodowań. A poza tym znowu ten misterny plan zakłamywania polityki historycznej przez Niemcy, robienia z ofiar katów i z katów ofiary, no zatrzymał się na forum międzynarodowym, dlatego żeby okazywało się, że jakieś państwo, tutaj mam na myśli Polskę, domaga się od Niemców, którzy byli agresorami, w czasie II wojny światowej, którzy mordowali, dokonywali ludobójstwa, grabili, są złodziejami polskiego mienia narodowego, polskich dóbr kultury. No to oczywiście psułoby tę narrację historyczną Niemiec. Niewątpliwie cała polityka historyczna Niemiec, ta po 1989 roku, ona świadomie czy nieświadomie, ale była właśnie nastawiona bardziej świadomie niż świadomie na to, aby przez umniejszanie roli Niemiec, a uwypuklenie, rzekome uwypuklenie, prawda, roli państw, które zostały napadnięte, najechane i miały rzekomo brać współudział, mieć współudział chociażby w Holokauście czy w innych zbrodniach, no chodziło o to właśnie, aby wytrącić też, można powiedzieć, tym państwom moralny oręż w postaci żądań reparacji wojennych. Bo to dotyczy nie tylko Polski, przecież takie reparacje mogłaby wystąpić teraz i Ukraina, mogłyby wystąpić inne kraje, które zostały najechane przez Niemcy, na przykład Białoruś, Rosja, za Gorbaczowa te kwestie w sumie w jakimś tam stopniu uregulowało, chociaż też niepełny. Więc tak naprawdę ta polityka historyczna niemiecka spowodować miała, aby właśnie Polska nie odważyła się w ogóle podnieść kwestii reparacji, bo moralnie bylibyśmy też obciążeni współodpowiedzialnością za zbrodnie wojenne, więc skoro jesteście współodpowiedzialni, no to dlaczego żądacie pieniędzy, skoro też na przykład odnieśliście korzyści, bo taką też narrację spotyka się. Że braliśmy na przykład udział w grabieniu majątku żydowskiego, prawda? To jest kompletną bzdurą, więc to była ta polityka historyczna niemiecka, jest bardzo przemyślana i właśnie miała nam wybić oręż z ręki w staraniach ewentualnie w przyszłości o wypłatę tych reparacji. A Grzegorz Schetyna, mówiąc, jeżeli chcemy iść na wojnę z Niemcami w sprawie reparacji, no używa tej samej retoryki, która była po Smoleńsku, no co, mamy Rosji wypowiedzieć wojnę, no co, mamy iść na wojnę z Rosją, to dokładnie ta sama, żeby w zasadzie nic nie robić, przyklepać, zakopać, nie pamiętać, poddać się, schować głowę jak struś w piasek, powiedzieć angeloprować, tak jak to mniej więcej w hołdzie berlińskim mówił ówczesnym szef MSZ Radosław Sikorski, o którym jeszcze na koniec, jeśli pan pozwoli, powiedzmy, bo może zapytam pana w ten sposób, panie redaktorze, który z tych tematów poruszonych na ostatnich taśmach Radosława Sikorskiego i Jacka Krawca pana najbardziej poruszył, który jest najbardziej ważki z punktu widzenia społecznego? Czy to jest Orlen Morzejki, czy to jest rys przywódczy w cudzysłowie Grzegorza Schetyny, czy to jest na przykład oszukiwanie w oświadczeniach majątkowych na Giertycha? Powiem szczerze, że najbardziej to jest pierwsza sprawa, bo Grzegorza Schetyny, czy jego opinia, to jest wtórna dla Polski, bo Grzegorz Schetyny nie będzie przecież nic szybko na to wskazuje, ani premierem rządu, a być może i może stracić w ogóle przywództwo w Platformie niedługo. Tak samo jak kwestia oświadczeń majątkowych pana Nowaka, to bardziej może przestroga dla polityków, a być może dla niektórych instrukcje, ale to są sprawy marginalne. Rzeczywiście ta kwestia rafinerii Morzejki, litewskiej rafinerii, którą przejął, wykupił Orlen od rządu litewskiego, ona jest kluczowa, dlatego że z tych wypowiedzi, z rozmowy ministra Sikorskiego, ówczesnego ministra, z szefem Orlenu, wynika, że rzeczywiście dużo wprawdy było w tym, iż rząd polski, Orlen, szukali
sposobów wyjścia z inwestycji na Litwie i byli gotowi oddać rafinerię litewską Rosji. Ja przypomnę tylko, że te informacje, one się w ówczesnym czasie, to jest 14-13 rok, one się pojawiały ciągle. To były takie sugestie, że Rosja jest zainteresowana, różne nazwy koncernów rosyjskich padały. No i jak, tam jest zainteresowana metaloga, tak? Wykupieniem może jak Ząg Orlenu padały nawet różne kwoty, większe, mniejsze, no ale mówiono, że ponieważ w tej inwestycji myśmy utopili pieniądze, to nie warto w nią dalej brnąć. I Litwa była bardzo zaniepokojona tymi informacjami, dlatego że bała się, ona jest w instytucji, że wejdzie wtedy w panie w objęcia Rosji, a wtedy jeszcze też Chini byli bardzo mocno uzależnieni od rosyjskiego gazu, dopiero potem to jeszcze nie zbudowali swojego pływającego terminala gazowego, więc tym bardziej te informacje płynące z Polski o gotowości przez Orlen sprzedania może ich były dla tego kraju, niedużego kraju, bardzo niepokojące. I to też jest potwierdzeniem właśnie tego, jak za poprzednich rządów robiono biznesy, gdzie można powiedzieć interes czy powiedzmy finansowy był przedkładany nad interes strategiczny państwa. Historia późniejsza pokazała, że warto było utrzymać kontrolę nad Morzejkami. Chyba dzisiaj minister Tchórzewski informował, że w tamtym roku zyski tej firmy wyniosły prawie 1 miliard złotych, więc są to już pokaźne pieniądze i pokazują, że ten biznes był opłacalny ekonomicznie, a strategicznie jeszcze bardziej, ponieważ być może dzięki wejściu Orlenu do Morzejek, co miało miejsce na skutek decyzji podjętych jeszcze przez poprzedni rząd PiS-u, można powiedzieć, że uratowaliśmy w pewnym stopniu taką niezależność energetyczną Litwy, a jednocześnie umocniliśmy tutaj sojusz tych dawnych państw bałtyckich, Polski, innych państw, które... Tak, bo to jeszcze Łotwa i Estonia. No właśnie, to się wszystko wiąże, czyli cały ten blok państw tej wschodniej flanki NATO, być może właśnie dzięki też tej decyzji wcześniejszej Orlenu i podtrzymaniu obecności Polski w sektorze naftowym na Litwie, spowodował po prostu umocnienie właśnie wschodniej flanki NATO. Kto wie, jak wyglądałaby sytuacja geopolityczna teraz, gdyby Litwa, gdyby właśnie, a w związku z tym i te republiki nadbałtyckie były w takim większym uścisku energetycznym rosyjskim, być może torpedowane byłyby w ogóle działania geopolityczne w sferze obronnej wschodniej flanki NATO, bo gdyby Rosjanie mieli kontrolę nad Morzejkami, to wtedy i wpływy rosyjskie na Litwie byłyby na pewno dużo mocniejsze. Być może byłby tam nawet zainstalowany jakiś mocno prorosyjski rząd, który prowadziłby politykę niezgodną z naszymi interesami geopolitycznymi, z interesami geopolitycznymi tej wschodniej części i Unii Europejskiej i NATO, i mielibyśmy z tego powodu ogromne problemy. Tego nie można wykluczyć, także ta inwestycja miała silne podłoże, jak pokazują dane ekonomiczne, gospodarcze, ale kto wie, czy nawet nie większe znaczenie dla spraw geopolitycznych i bezpieczeństwa Polski. Bardzo dziękuję za komentarz do tych bieżących spraw. Pan redaktor Krzysztof Loż, nasz dziennik Telewizja Trwam. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Radio Conchita, proszę być z nami. Radio Conchita, proszę być z nami. Dzisiaj mówimy o Erasmie z Rotterdamu. Trochę historii Erasm z Rotterdamu. Czy warto być człowiekiem dobrym, walczyć dla dobra sprawy? Czy warto być
stołecznikiem, człowiekiem, który całe serce oddaje za darmo, za darmo, za darmo, za darmo, za darmo. My mamy połączenie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. Cześć Boże, ojcze, pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy. Pani redaktor, jesteśmy no już świeżo, ale jakiś czas od Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców. Pani redaktor, pani dyrektor była odpowiedzialna za przygotowanie. Już wkrótce także rozpoczną się warsztaty dziennikarskie, politologiczne, kulturoznawcze, informatyczne, muzyczne, bo to wszystko jest taki konglomerat i ofert dla młodych ludzi, którzy chcą przez chwilę zatrzymać się w wakacje także w kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, więc może zacznijmy od tych dwóch wydarzeń, zakończonego i tego, które przed nami. Tak, ojcze, rzeczywiście trwają wakacje, ale w uczelni nie ma wakacji, można powiedzieć, dlatego że zarówno trwają przygotowania do warsztatów, jakie przed nami, też czynimy tutaj różne podsumowania jeszcze związane z tymi z tym kursem letnim języka kultury polskiej, jaki odbył się dla prawie 50 młodzieży z całej Europy, ale nie tylko, bo byli też młodzi z Brazylii, Kanady, gości tutaj całą Europę reprezentowali, bo i Bułgarię, Norwegię, Gruzję, Rosję, Białoruś, Chorwację, Serbię, Irlandię, Wielką Brytanię, Portugalię, Belgię, Holandię, także to chyba wymieniłam wszystkie lub prawie wszystkie kraje, z których reprezentanci przyjechali do nas na Szkołę Letnią Kultury Języka Polskiego. I to była szkoła dla cudzoziemców. Robiliśmy to na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 3 tygodnie, no można powiedzieć, że ciężkiej pracy, ale również także takich atrakcji kulturalnych, bo poza tym, że od poniedziałku do piątku młodzież codziennie uczestniczyła w zajęciach językowych 4 godziny, były także zajęcia z historii Polski, z kultury polskiej, różne zakresy, to także myślę, że bardzo zadowoleni, zresztą nie tylko myślę, bo takie głosy były, młodzież o tym mówiła, że mogła poznać Toruń, że mogła zwiedzić przewodnikiem, że mogła zwiedzić muzea, mogła być na warsztatach wypieku pierników toruńskich, bo bez tego przecież nie mogło się obyć. Wychodził się na zjeździe z drogi numer 86. To droga Toruń oczywiście, młodzież zwiedziła Gdańsk, zwiedziła zamek w Malborku. Także był wyjazd do Burska, do muzeum poświęconego księdzu Jerzemu Błogosławionemu, księdzu Jerzemu Popiełuszce, bo to również było w ramach zajęć z historii polskiej o prześladowaniu kościoła w PRL-u. Takie były zajęcia, ale również były zajęcia w Bydgoszczy, kulturalne, sportowe, bo też przez 2 dni uczestniczyliśmy w Mistrzostwach Europy Lekkoatletycznych do lat 23, które właśnie w tym czasie się tam odbywały i też młodzież mogła odwiedzić Gród nad Brdą i też zobaczyć z przewodnikiem, jak wygląda. Ja myślę, że ojciec tutaj się ucieszy, bo ojciec pochodzi z Bydgoszczy. Owszem. Zapraszamy zresztą, to znaczy ja zapraszam. Nie no, Bydgoszcz naprawdę bardzo się zmieniła w ostatnich latach. Wyspa Młyńska, naprawdę miło tam odwiedzić i przespacerować. Oczywiście no nie jest to taka starówka historyczna jak na przykład w Toruniu, bo też zapraszamy do odwiedzenia Torunia, bo naprawdę tutaj starówka wpisana na światową listę UNESCO, chociażby to też oczywiście, ale myślę, że właśnie takie wizyty to przy okazji jakichś roboczych nawet, tak, no bo przecież takie kursy języka to też to są przede wszystkim robocze, ale też są okazją do odwiedzenia pięknych miejsc i również właśnie takie spacery po Toruniu zaplanowaliśmy dla młodzieży, która w sierpniu przybędzie od 16 do 19 sierpnia. To już niedługo? Uczelni, to już niedługo, co prawda, bo nie jest to apel o to, żeby jeszcze się zapisywać, proszę Państwa, bo mamy już od naprawdę kilku dni listę zamkniętą. Cieszymy się, że jest takie duże zainteresowanie. Będzie grupa
no, 200, ponad 200 młodych osób uczestniczyła w zajęciach. Będą to, jak już ojciec powiedział, zajęcia zarówno z dziennikarstwa, bo nasza uczelnia, wiadomo, przede wszystkim jest uczelnią dziennikarską i to chcemy zaoferować młodym ludziom, żeby przybliżyć funkcjonowanie mediów, ale też kultura. I to też o kącie zawodowym, takim profesjonalnym, tak. Teoria dziennikarstwa, ale nade wszystko ta baza teoretyczna, a później już konkret związany z praktykowaniem dziennikarstwa. Zresztą teraz, jak wiem, też pani dyrektor odbywa praktyki, bo przynajmniej wiem o tych, którzy kręcą się tutaj i mają różne funkcje. Oczywiście i to też to, co w bieżącym roku akademickim jeszcze, tak, bo jeszcze właściwie trwamy w tym roku 2016-17. To, co ruszyło w tym roku, to też praktyki pilotażowe, to znaczy właściwie no, dla naszej uczelni powiem szczerze, że to nie jest żadna nowość, tak? Bo te praktyki od początku istnienia uczelni, one są, ale pojawiła się taka dodatkowa możliwość, no przede wszystkim też finansowa dla studentów, tak? Bo za te praktyki studenci po prostu otrzymują wynagrodzenie, więc to też warto pamiętać o tym, że owszem, uczelnia jest uczelnią niepubliczną i jest to Czesna, tak? Czesna też jest nie jest ogromne, tak, jeśli się porówna inne uczelnie niepubliczne, to ono jest naprawdę najniższe w kraju. Ale z drugiej strony jest wiele możliwości, jakie uczelnia daje i chociażby właśnie teraz te praktyki pilotażowe, naprawdę proszę mi wierzyć, że przez 3 miesiące trwania tych praktyk można sobie spokojnie na rok studiowania, że tak powiem, zarobić. Ale jest pani dyrektor, oczywiście Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, no ma też w nazwie medialna, w związku z tym to dziennikarstwo tak kojarzy się też z uczelnią, ale przecież kultura. Tak, to jest i kultura, i to jest politologia, no choćby tutaj goście tacy jak wczorajszy pan wicepremier Mateusz Morawiecki, wcześniej pan prezes Jarosław Kaczyński, wcześniej pan minister Antoni Macierewicz, to jest półka, z którymi spotykają się także nasi studenci dziennikarstwa, ale także politologii, także kultury, także informatyki w zakresie obsługi medialnej. To znaczy też myślę, że warto powiedzieć, oczywiście w ciągu minionego roku akademickiego na uczelni odbyło się bardzo duża liczba sympozjów, konferencji, kongresów naukowych i też wśród czy prelegentów, czy po prostu gości tychże właśnie wydarzeń byli no, wymienieni ci i nie tylko ci politycy właśnie, którzy też przyjeżdżają, też widzą, że nasza uczelnia właśnie jest taką uczelnią bardzo energiczną, elitarną, tak? Bo my nie mamy tu jakoś, prawda, tych studentów tysiące, żeby nie wiem, porównać do jakichś uniwersytetów wielkich, ale dzięki temu właśnie, że jest taka elitarna, że każdy student jest nie numerem w indeksie, tylko on z imienia i z nazwiska. Chodzi o kontakt z wykładowcą, kontakt z profesorem. Uczeń, prawda? Jest ten kontakt taki bezpośredni. To nie jest tak, że profesor żad nie zna swoich studentów, nie? Bo doskonale ich zna, także też te egzaminy, one nie są takie właśnie jakieś bezimienne. Przed osób na salę, piszą egzamin pisemny i potem się tam gdzieś dowiadują. Najczęściej, oczywiście pisemne też są egzaminy, ale oczywiście jest ten kontakt, że można podejść do profesora, można zapytać wykładowcę o różne takie nurtujące rzeczy. Zapytam pani dyrektor jeszcze o informatykę medialną, bo to jest coś, co widzę jako nowość pojawiła się w uczelni od tego roku, a także specjalizacja dodatkowa na kulturoznawstwie związana z aktorstwem, związana z reżyserią, z krytyką teatralną. To znaczy, tak, informatyka medialna, może od tego zacznijmy, jest to rzeczywiście coś nowego i to nie tylko w naszej uczelni. To jest kierunek innowacyjny, właściwie można powiedzieć, że w całej Polsce po raz pierwszy jest uruchamiany i jest to coś,
co powinno zainteresować osoby, które są powiedzmy humanistami, nie chcą uczyć się informatyki jako takiej, takiej inżynierskiej, którą też mamy i też oczywiście takie osoby zapraszamy, ale jeśli ktoś no nie jest mu gdzieś po drodze właśnie z takim, czy na przykład z fizyką, czy z matematyką, a jednak ma takie właśnie, no nie wiem, to dobre słowo, takie ciągoty humanistyczne do informatyki. No w tej chwili, proszę Państwa, wszyscy korzystamy, czy z telefonów komórkowych, ze smartfonów, które są właściwie komputerami, czy z komputera na co dzień, prawda? Czy gdzieś idąc do jakiegoś urzędu też się spotykamy z tym sprzętem i to właściwie już to jest taka nasza codzienność. Dlatego ta nowość nasza, właśnie informatyka medialna, jest to kierunek humanistyczny, bo są to studia licencjackie humanistyczne, bliższe może dziennikarstwu, ale właśnie poszerzone o te takie rzeczy związane z informatyką, czyli ten kierunek umożliwi zdobycie wiedzy, umiejętności z zakresu nauk o komunikowaniu, właśnie z obszaru nowych mediów, z którymi mamy do czynienia i które się cały czas rozwijają. Studia te pozwolą na pewno uzyskać umiejętności takie właśnie informatycznych instrumentów komunikacyjnych, na przykład skład tekstu, grafika komputerowa, czy też właśnie elektronicznie, nie wiem, pracować potem na portalach informacyjnych, w mediach społecznościowych. Także myślę, że jest to taki innowacyjny kierunek, który na pewno też pozwoli znaleźć tutaj dla wielu osób na swój kierunek studiów i też, to warto dodać, ten kierunek studiów jest jeszcze tańszy niż pozostała nasza, powiedzmy, oferta, dlatego że jest to kierunek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego też to jest też, nie może się o tym nie a, wie, a warto. Pani dyrektor, a to kulturoznawstwo, tak. No pytam o to, bo co jakiś czas robimy różne sztuki ze studentami, to o tej krytyce, bo jestem ciekaw, jak teraz tylu krytyków mi usiądzie na wydawnicy, a to wiedzieć. Będę się bał wystawiać. Tak. Krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka to jest specjalność na kulturoznawstwie, mamy kilka tych specjalności. Myślę, że każdy, kto właśnie chciałby coś jakoś w kulturze pracować, to znajdzie tutaj dla siebie specjalność, bo i turystyka kulturowa, i techniki aktorskie, i reżyseria, i też kultura audiowizualna, no i wreszcie ta krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. No, ojcze, widzimy, co się wokół nas dzieje. To ciekawe jest. To nawet czasami ciężko powiedzieć o udawanie jest złem, granie fałszywym. Bogiem profesjonalnie, zawodowo krytyką artystyczną, ale myślę, że to też jest każdemu potrzebne z nas, żeby właśnie nikt nam nie wmówił, że przecież, no jak to, my mamy pretensje, że protestujemy przeciwko na przykład czemuś, czy to jest sztuka. Nie, no trzeba odróżnić sztukę od antysztuki i na pewno tutaj takie autorytety, jak chociażby pan profesor Henryk Kiereś, pomogą nam w tym i myślę, że to warto też powiedzieć taki kierunek, który jest właśnie taką specjalność, żeby też mieć po prostu świadomość, co się dzieje i też zawodowo móc dać, że tak powiem, opór tutaj tej drugiej stronie, prawda, która twierdzi, że właśnie takie sztuki, że to są takie dzieła, a to, że politologia jest istotna, żeby rozumieć rzeczywistość, to nawet nie trzeba mówić w związku z polityką międzynarodową, czy z bezpieczeństwem, wewnętrznym bezpieczeństwem państwa, czy marketing polityczny, wszystkie te triki, które są używane, czy polityka społeczno-ludnościowa, które to ogniskuje politologia, to siłą rzeczy rzeczywistości i te taśmy i to wszystko, co wokół nas nasuwa, wręcz wołanie o dobrych, rzetelnych, gorliwych politologów, prawych. A jak specjalnie te podsuwają takie, wiesz, takie
pseudo sztuki, jak specjalnie, żeby człowieka zwieść, żeby stracił wiarę, albo ta książka, kiedy słońce było Bogiem, albo Kosiewskiego, inne książki, jak specjalnie komuchy podsuwały, żeby straciła wiarę, Krysiu. Zajrzeliśmy do wnętrza, pomimo wakacji słyszymy, że pisali, że Jezus raz powiedziane, że chrzcił, a w innym miejscu powiedziano, że nie chrzcił. Katarzyna Cegielska. Tak samo ja mieszkanie maluję. Nasz gość jest 13 minut. Że wynajmuje malarza, w sumie nie maluje, no to więc nie ma sprzeczności. No bo w Biblii są sprzeczności. Wszędzie, proszę Państwa, są spektakulacje, kłamstwa, manipulacje i z tym piekłem fałszywa nauka, z tą trójcą fałszywa nauka, bóstwem Jezusa fałszywa nauka, bóstwem Marii fałszywa nauka, Jachwę wyrzucili, przekazanie ukradli. Wnioski o azyl dotyczące ponad 1500 osób zostały złożone w tym roku na polskich granicach. W ubiegłym roku w analogicznym okresie było to aż 6 tysięcy. O sprawie informuje jeden z dzienników. W 2016 roku odmówiono wjazdu na terytorium Polski 42 tysiącom osób, głównie na granicy z Ukrainą i Białorusią. W tym roku już blisko 34 tysiącom. Podporucznik Agnieszka Golias, rzecznik Straży Granicznej, wyjaśnia, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec chcący dostać się na terytorium naszego kraju. Osoba, która chce wjechać do naszego kraju, to musi spełnić warunki określone w przepisach, czyli musi posiadać ważny dokument podróży, czyli paszport, musi posiadać wizę, jeśli jest wymagana, musi posiadać ubezpieczenie, wymaganą liczbę środków finansowych, no i też nie może widnieć w naszych bazach danych jako osoba, wobec której dokonano wpisu z zakazem wjazdu, nie może widnieć w systemie jako osoba, która na przykład może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. Podczas kontroli granicznej funkcjonariusze ustalą, kim jest osoba, która chce przekroczyć polską granicę i w jakim celu przyjeżdża do naszego kraju. Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków określanych w kodeksie granicznym i ustawie o cudzoziemcach, otrzymuje decyzję o odmowie wjazdu. Pod koniec sierpnia Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zajmie się kolejnymi decyzjami ratusza o zwrocie nieruchomości. 30 sierpnia odbędzie się rozprawa dotycząca kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14, a tydzień później przy ulicy Marszałkowskiej 43. Są to pierwsze nieruchomości zamieszkiwane przez lokatorów, którym zajmie się Komisja Weryfikacyjna. Poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości, zasiadający w komisji, mówił ostatnio o działaniach, jakie były podejmowane, by zmusić osoby mieszkające w kamienicach do ich opuszczenia. Komisja weryfikacyjna podczas posiedzenia niejawnego zdecydowała jednogłośnie, że bierzemy się, mówiąc kolokwialnie, bierzemy, czyli wyznaczamy sobie następne dwa adresy, które zajmują lokatorzy, to jest Poznańska 14 i Marszałkowska 43, gdzie lokatorom podnoszono czynsze o kilkaset prawie że procent, powybijano im okna tak, żeby marzli zimą i sami ewentualnie opuścili to lokum. No ale gdzie mieli opuścić? Na dworzec pójść centralny i nocować? Więc tymi tematami zajmujemy się w najbliższym czasie. Plan jest pracy taki właśnie ustalony, a nie inny.
Problemy mieszkańców kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14 rozpoczęły się w 2013 roku, kiedy dowiedzieli się, że budynek przejął adwokat Robert N., a później sprzedał go firmie Phoenix. Niemal wszyscy jej lokatorzy zostali zmuszeni do wyprowadzki. Podobna sytuacja miała miejsce w kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 43, gdzie w sprawę również zaangażowany był Robert N. Obecnie adwokat przebywa w areszcie. W styczniu bieżącego roku prokuratura regionalna we Wrocławiu postawiła mu zarzuty. Dostępność do placówek dziennego wspierania dzieci w Polsce jest zbyt niska, wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK przyjrzała się działalności tzw. świetlic środowiskowych, które mają pomagać rodzinom napotykającym problemy wychowawcze. W ocenie kontrolerów placówki te świadczą adekwatną pomoc i pomimo skromnych środków finansowych, jakimi dysponują, realizują swoje zadania. W raporcie wskazano jednak, że funkcjonują jedynie w 18% gmin w Polsce, co ogranicza dostępność do ich usług, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Z 23 skontrolowanych przez NIK placówek prawie wszystkie opracowywały diagnozy sytuacji dziecka i jego rodziny, programy pracy z dzieckiem oraz dokonywały oceny postępów osiągniętych przez dziecko. Wspierały także dzieci, zapewniając im opiekę, pomoc w nauce, ciekawe zajęcia rozwojowe, a często również wyżywienie. Dzieci uczęszczające do świetlic i ognisk, które wzięły udział w anonimowej ankiecie NIK, stwierdziły, że są zadowolone z możliwości pobytu w tych placówkach. W swoich wnioskach Izba wskazała na konieczność zwiększenia dostępności do placówek wsparcia dziennego i poprawy funkcjonowania już istniejących. Zdaniem NIK Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinno również wesprzeć gminy w realizacji obowiązku prowadzenia monitoringu sytuacji dzieci z rodzin, dla których korzystanie z usług świetlic jest konieczne. Lekko nie było, ale nie pozwoliła odebrać sobie tytułu. Anita Włodarczyk po raz trzeci mistrzynią świata w rzucie młotem. Rzucając młot na odległość ponad 77 metrów, Polka zwyciężyła wczoraj w konkursie lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Londynie. Jako druga na podium stanęła też Chinka Zheng Wang. Brąz trafił natomiast do drugiej Polki Malwiny Kopron. Włodarczyk zdobyła złoto mimo kontuzji. Jej występ zrobił ogromne wrażenie w światowych mediach, które oceniają ją jako nietykalną i dominującą. Redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy, zwraca uwagę, że celem polskiej mistrzyni była nie tylko wygrana z rywalkami, ale też z ustawionym przez siebie rekordem świata. Anita Włodarczyk nie zawiodła i po raz trzeci została mistrzynią świata, rzucając ten złoty medal do kolekcji dwóch złotych medali olimpijskich i trzech tytułów mistrzyni Europy. Lekko tym razem nie było, bo kontuzja sprawiła, że no, troszkę męczyła się z tym sprzętem, ale jednak wygrała zdecydowanie, choć marzyła o tym, żeby na urodziny, dzisiaj przypadają 32, sprawić sobie jeszcze większy prezent i poprawić własny rekord świata. Podium w całości polskie, bo trzecia była młoda Malwina Kopron, a na dodatek szósta Joanna Fiodorow. Medale Włodarczyk i Kopron to pierwsze krążki Polski zdobyte w tegorocznych lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata. To też pierwszy raz w historii konkursu rzutu młotem, kiedy na podium stanęły dwie zawodniczki z tego samego kraju. A jeszcze dziś przed nami kolejne szanse na medal. Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski powalczą w skoku o tyczce. Adam Kszczot rywalizować będzie natomiast w biegu na 800 metrów. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat powołany do mówienia. Naszymi gościem będą pani Ewa Barek, neurologopeda, psychoterapeuta, Marta Kowalczyk, student biotechnologii. Początek spotkania na Radiu Maryja i Telewizji Sławy o godzinie 8. Także proszę państwa, zapraszamy do naszego Radia Koniecznie. Podejmiemy temat Prawdziwa miłość jest odpowiedzialna. Naszymi gośćmi będą państwo Elżbieta i Piotr Markowie. Zapraszamy serdecznie. 22 minuty po godzinie 14. Zapraszam państwa na modlitwę popołudniową z liturgii godzin.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, jesteś kuratorkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W hołdzie pokornej modlitwy pochylmy czoła przed Panem, myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Serca bez skazy niech sławią godziny tej tajemnicy. Piotr ją objawił w świątyni przez cuda w imię Jezusa. Duchem i wolą przylgnijmy do apostołów nauki. Oni to mocą Chrystusa bezpieczną wiodą nas drogą. Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem Miłości chwała, podzięka i hołdy niech będą teraz i zawsze. Amen. Na miejscu mego pielgrzymowania zachowuję Twoje prawo. Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję. W mojej udręce jest dla mnie pociechą, że Twoje słowo obdarza mnie życiem. Ludzie